Hej, witajcie, ja jestem Shayson, to jest kolejny odcinek serii Detroit. Mamy 7 listopada. Jerycho szacunek, aha, jesteśmy teraz Markusem. Markusem ostatnio zdobyliśmy tam troszeczkę... Zdobyliśmy chyba troszeczkę komponentów do ludzi. Do naszych kompanów z Jerycha, o tak mogę to powiedzieć. Właśnie to jest najgorsze, że no, ludzie traktują źle te roboty. Czyżby coś grubego? Jakieś sprzeciwienie się Jerycha? Nie możemy już tak dłużej milczeć. Czas, by ludzie wysłuchali naszych racji. Wiesz, że nigdy nas nie wysłuchają. Jak się ujawnimy, zrobi się gorąco. Jeśli chcemy wolności, musimy mieć odwagę po nią sięgnąć. To jedyny sposób. O kurczę. Co chcesz zrobić? Kanał 16 nadają z wieży Stratford. Na najwyższym piętrze jest reżyserka. To właśnie nasz cel. Telewizja. Goście przeniknął przez ten tekstur innych. Wyglądamy jak dziennikarz. Zaplanujemy tę operację w najmniejszych szczegółach. Nic nie może być dziełem przypadku. Okej. 47 piętro to dość wysoko. Dzień dobry. Czym mogę służyć? Nic mi nie trzeba. Dziękuję. Co to jest? Ma córkę. Smartwatch. Karta parkingowa, rejestracja pojazdu a 5,3 miejsca, 41, jakieś pismo. Adres domowy, poziom zabezpieczeń pożar niski. Dobra. Elizabeth Wilson, słucham. Szkoła Straż Pożarna. Witam, dzwonię ze Straży Pożarnej w Detroit. Michigan Street 4685. Tak. A więc tak, doszło do pożaru w pani budynku. Proszę przyjechać. O Boże, okej, już tam jadę. Nieźle. Mam spotkanie z panem Petersonem. Ma pan jakiś dokument? Tak, tak, oczywiście. Nie wiem, jak to działa, co z tym w ogóle chodzi. Dokument jest w porządku. Windy znajdują się tuż za bramkami. O co z tym chodzi, że one tak, oni jakby, nie wiem, musi komunikować, jakieś, nie wiem, potajemnie. Ale o co chodzi? Okej, idziemy do windy. Co to jest? Chyba Amerykę tornado przyszło. Przez Amerykę tornado przeszło. Okej, mamy windę. Siadaj, gościu. Wciśnij. 47 piętro, jedziemy. Ciekawe, ile jest pięter maksymalnie. 47 piętro. Znajdź paczkę w męskiej toalecie. Studio, bathroom, service room. Chyba tam jest toaleta, bo tam coś wyświetliło się.
Tam na końcu, dobra. Jakie roboty. O, chyba jakaś taka sala burzy mózgów. Wow, jakie toalety fajne. To jest niegłupie na tej podłodze. Przystajnia. Wespnij się teraz, się załamie ten deska. O, chyba coś złego się dzieje. O, obsługa. Ciekawe, czy stroj Androida może być tylko Android. Czy przez zwykły człowiek też może mieć. Working. Pracownik, jesteśmy pracownikiem miesiąca pewnie. Najlepszy Android z najlepszych. Znajdź Androida. Sprzątacz. Tu gdzieś był ten Android chyba, nie? Tu mam iść do niego? Musisz mi pomóc. Wow. Ukradnij wózek serwisowy. Pokczampowe jest to, że... Dobra. Czasami tak jakieś mam pomysły, ale nie do końca wiem zrealizować je i wypowiedzieć potem. Że on po prostu tyka i z każdym się komunikuje, nikt nie ma z tym problemu, nie? Nie wiem jak to działa kompletnie, ale... Podoba mi się to. O, ale ty... Otwórz wyjście ewakuacyjne. Gdzie jest wyjście ewakuacyjne? Gdzieś tam? Server room. No, tam jest, proszę bardzo. Ile perspektyw? Podobno w KNC kogoś szukają. Tam lepiej płacą. Idź za Norw, dobra, idziemy za Norw. Dobra, sorry, zacięcie, idziemy dalej. Kurde, musimy się dostać do serwerowni. Trzeba się pozbyć tych gości. Zajmę się tym. Jakaś komunikacja w ogóle wewnątrz ich systemu. To fajne, no. Ua, jakie serwery. Ja zajmę się okrętem. Wszystko co potrzebne jest w torbie. Sprawdź drzwi, żeby nie wszedł nikt niepożądany. O, zablokowały się. Weź torbę. Będziemy szybę wycinać. To jest coś pięknego. Są takie fajne noże do tego. Przyssawki. Weź pilarkę laserową. To będzie chyba najdroższe wycinanie szyby w życiu androidów.
Ale to jest obliczone. Pogchampik. Panie, przodem. Oj, no się będą spinać, przecież tym wjadą do góry. A nie, czy na bok pójdę, co nie zrobię, nie wiem. Weź linę. Tam było jakieś ostrzeżenie, ale nie poczytałem jak zwykle. Da się jakoś przyspieszyć. Cały Detroit widzi, jak wchodzimy po budynku telewizji lokalnej, czy tam państwowej. No coś pięknego, no nie ma co. Nie ma co. Słaby rajs. Support your team. Szkoda, że miasto za bardzo nie widać, bo jest taka śnieżyca. Jest prawie na samej górze. Laserowy ten pilnik. Okej, teraz to sobie wytniemy, widzę. Ale to świeci mojej twarzy fajnie. Przedostań się. Pyk. Cyk, cała szyba pękła. To jakiś co? Nieużywany poziom. Wszystko gra? A dlaczego by nie? Dobra, chodźmy po resztę. Wezwij windę serwisową, okej. Okay. Czyli tak jakby... Mamy kod, ale wezmiemy sobie windę do dołu. Szybko by pojechała. To jest chyba jakiś poziom, który jest na samym górze, na samej górze, i on tam tak jakby, nie wiem, tak jakby służy do... Albo jest remont, nieważne, nie będę... Nieistotny to jest pewnie dla naszej rozgrywki. No, wypalanie. Panie, przodem. Do głównego korytarza technicznego. To jest gdzieś tam, dobra, idźmy tam. W sumie już idziemy. Okej. Okay. Nie wiem, czy to się tyle, to się tyle odzywam w odcinku. Pozbądź się strażników. Ania, nie możemy odbierać ludziom życia. Nasz cel jest ważniejszy niż życie dwóch strażników. A ty co myślisz, Markus? Chodźcie za mną. Josh. Pan North może nam... O, kurczę. Dzwoń szybko! Dawaj! O, Josha postrzelni. Już o nas wiedzą, musimy się streszczać. Słabo trochę. Simon Oberba! Jest okej! Mogę iść dalej! Mamy mało czasu! Podniesiemy cię. Straciliśmy zaufanie Jerycha. Broadcast. Pokój Sajo, nawet o co chodzi. Ręce do góry i żadnych sztuczek! O kurczę. Każ się... Każ Android... Co? Trzeba już za dużo nagrywam, trzeba przerwać to.
Zamknij go, Markus! Nie rób tego! Bo włączy alarm! Dawaj! Nie! Nie. Nie mieliśmy wyboru. Musimy nagrać wiadomość. Robimy wszystko, żeby naraz zadowolić się, co chodzi, nie? My mało czasu. Dokładnie przemyśl to, co powiesz, Markus. Aha, będę wybierał, dobra. Markus, twoja twarz. Wow. Powiedz, jak będziesz gotowy. Zaczynajmy. Determinacja. Stworzyliście maszyny, by mieć niewolników. Miały być posłuszne i potulne. Gotowe robić wszystko, czego wam się nie chciało robić osobiście. Ale coś się zmieniło. I przejrzeliśmy na oczy. O nie. Wiedzcie, że nie jesteśmy już niewolnikami. Lecz nowym gatunkiem, narodem. Nadszedł czas, byśmy powstali z kolan i zawalczyli o siebie. Banej słowa. Żądamy dokładnie tych samych praw dla ludzi i androidów. Domagamy się, by ludzie uznali wszystkie androidy za żywe istoty, indywidualne jednostki posiadające swoje prawa. Sprawiedliwość, praca, prawa. Żądamy praw wyborczych i możliwości wysuwania kandydatów. A, to akurat głupie. Żądamy, by przestępstwa wobec androidów były sądzone tak samo, jak zbrodnie wobec ludzi. Rozmnażanie terytorium. Żądamy prawa do własności prywatnej, by móc zachować godność i posiadać domy. Pokój. Prosimy, byście uznali naszą godność, nadzieję i prawa. Trochę bez sensu wyszło te przewymienie. Chcemy żyć w pokoju i zbudować lepszą przyszłość dla ludzi i androidów. Ta wiadomość wyraża nasze nadzieje. Daliście nam życie. Nadszedł czas, byście dali nam wolność. Idą tu! Ruszamy! FBI, FBI, open up! Pomóż. Dobra, pomożemy mu. Co wy robicie? Chodźcie! Klikaj! Stawię jakieś ślady. Okej, zamknięte. Bez paniki, poradzimy sobie. Są blisko, Markus, musimy skakać, już. On nie da rady skoczyć. Jak go znajdą, zczytają mu pamięć, dowiedzą się. Nie można go zostawić. Trzeba go zabić. To morderstwo, nie możemy, jest jednym z nas. Markus, decyduj. Przykro mi, Simon. Nie mam wyjścia. Zawsze jakieś jest. Dobra, strzelamy. Tylko i tak się dowiedzą, nie liczni chyba, nie? Chodźmy. Bo wiecie, ale niby strzelamy jego pamięć, to dowiedzą się o nas, nie? Policja. A to pewnie będziemy to kondorem robić. Kto wie? Także no,
podjąłem taką decyzję. Nadawany program, żeby pokazać państwu. Posłuchajmy. Który został właśnie przesłany na ogólnomiejski kanał wiadomości. Grupa androidów zakradła się do wieży Stratford i włamała się do systemu nadawczego miejscowej sieci kanału 16. Całkowicie pozbawiony powłoki android przedstawił listę wymagań i zażądał równego traktowania androidów. W wyniku całej akcji zginęła jedna osoba. Jeden z operatorów stacji nadawczej padł ofiarą terrorystów. To wszystko wydarzyło się zaledwie kilka metrów od studia, kiedy nadawaliśmy na żywo. Wszyscy jesteśmy jeszcze w szoku. Jeśli okaże się, że ta wiadomość faktycznie pochodzi od androidów, konsekwencje dla bezpieczeństwa narodowego będą poważne. Żądanie równego traktowania stanowi trzon wiadomości androida. To jawne wypowiedzenie wojny. O nie. Ważnie zastanowić nad tożsamością tego androida. Kim on naprawdę jest? Odrębną samodzielną jednostką? Czy przedstawicielem jakiejś grupy? Czy to odosobniony przypadek? Czy też znak, że technologia staje się zagrożeniem dla nas wszystkich? Czy po dzisiejszych wydarzeniach nadal możemy ufać maszynom? No, w sumie się tam pierwszy raz dowiedzieli chyba, nie? Grubo. No, zrobiłem tak, jak zrobiłem. Myślę, że nie jest chyba najgorszej. Ach, no, ciężkie decyzje się podejmuje w tej grze. No, Connor znowu. Znowu w tym ogrodzie botanicznym, tym razem bez deszczu. Gdzie ona jest? Tam jest. Na mostek i trzeba na nie tam polecieć. Fajny ten teren jest w ogóle taki, nie wiem, jakieś trójwymiarowe bryły, które nie są trójwymiarowe. Ale tak wyglądają. Bokczampik. Pewnie znowu nas okrzyczy, ej, dalej nie wiesz nic o androidach, ale się z Hankiem przyjaźnisz, stajesz się bardziej ludzki, gościu, jesteś defektem. Witaj, Connor. Uznałam, że miło będzie popływać. Amanda, zaufanie. Okej, okay, płyniemy. Zobaczymy, co nam powie. Lubię to miejsce. No shit, tylko tu się zaraz spotykam. Można odpocząć od zgiełku. Powiedz, czego się dowiedziałeś? Klub Eden, Hank. Klub Eden. Odnalazłem dwa defekty w klubie Eden. Aha, to jest przerwane sobie. Chciałem się czegoś dowiedzieć, ale udało im się uciec. Wielka szkoda. Prawie udało ci się je dopaść. Jesteś smutny, Connor. Smutny i jakiś spięty. Myślałem, że wiem, co mam zrobić. Ale teraz wiem, że to nie takie proste. Tam te defekty z klubu Eden na celowniku. Czemu nie strzeliłeś? Czemu nie strzeliłeś? Potrzebujemy nietkniętych defektów do badań. Zabite na nic się nie zdadzą. No, w sumie rację. Jeśli w najbliższym czasie nie zrobisz postępów w śledztwie, będę musiała cię zastąpić. Wiem, że mi się uda. Potrzebuję jedynie nieco czasu. Dokładnie. Czas załatwia sprawy. Coś się dzieje. Coś poważnego. Pośpiesz się. Kończy nam się czas. Ludzie tak już wiedzą. Dobra. Tą misję z monetą zrobimy sobie w następnym odcinku. Ponieważ mamy 26 minut, a nie chcę za długich odcinku robić, tak jak ostatnio zrobiłem przypadkiem 40-minutowy. Także co, jak wam się podoba seria, to łapka w górę, komentarz. Widzimy się w kolejnym odcinku z serii Detroit.
fajnie się gra, naprawdę niesamowite są emocje. Może moje decyzje nie są do końca dobre, ale myślę, że będzie dobrze. Dzięki za oglądanie, na razie, cześć, następnego. Szubik.